W tym filmie zajmiemy się prawdopodobieństwami związanymi z kartami do gry. Na potrzeby tego filmu założymy, że w naszej talii nie ma jokerów. Nie ma jokerów, równie dobrze moglibyśmy rozważyć sytuację z jokerami, dostalibyśmy po prostu tylko trochę inne liczby, nie ma to większego znaczenia, ale dla ustalenia uwagi, żeby nie było żadnych nieporozumień, założymy, że akurat w tej talii, którą mamy, nie ma jokerów. I w takiej standardowej talii, jak wiecie, karty występują w czterech kolorach. Mamy cztery kolory. Pik, Karo, Trefl i Kier. I w każdym kolorze karty występują w 13 typach. 13 typów kart mamy. Czyli kart numerowanych i figur. Czyli po kolei to są tak. As, potem jest dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka... 7 8 9 10 No i potem mamy figury: walet oznaczany literą J, królowa tradycyjnie oznaczana Q i król. Jest ich dokładnie 13. Każda z tych kart może mieć jeden z tych kolorów. Więc ile mamy wszystkich kart w talii? No jak łatwo policzyć. Wszystkich kart jest 4 razy 13, czyli 52. No to teraz przejdźmy do naszych prawdopodobieństw. Pierwsze zadanie, które rozwiążemy, to zastanowimy się, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że po potasowaniu i wyjęciu jednej losowo wybranej karty, tą kartą będzie walet. Jakie jest prawdopodobieństwo takiego zdarzenia? No, jak wiecie z poprzednich filmów, Prawdopodobieństwo jest po prostu stosunkiem liczby tych zdarzeń, które sprzyjają naszemu warunkowi, do wszystkich możliwości. Wszystkich możliwych wyników losowań jest 52. Zakładamy, że wylosowanie każdej karty jest tak samo prawdopodobne. Czyli mamy 52 możliwości. A ile mamy waletów? No tyle, ile kolorów. Każdy walet może być albo pikowy, albo karol, tref, albo kier. Czyli mamy 4 walety. Więc to nasze prawdopodobieństwo wylosowania waleta będzie równe 1.13 po skróceniu tych liczb przez 4. A teraz zróbmy drugie zadanie. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania kiera? Prawdopodobieństwo wylosowania kiera. No to znowu wszystkich możliwości jest 52. A ile jest kierów w talii? No kierów jest 13. Więc. 13 wyników losowań spośród wszystkich 52 możliwych będzie sprzyjało naszemu warunkowi, będzie spełniało to, co chcemy, żeby wyszło. Czyli po skróceniu dostaniemy, że prawdopodobieństwo wylosowania kiera jest 1 czwarta. Oczywiście mam na myśli zupełnie nowe losowanie tego waleta, którego poprzednio wylosowałem, czy jaka ta karta nie była, włożyłem z powrotem do talii, potasowałem. No i teraz od nowa losuję znowu jedną kartę i pytam, jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania kiera? No i obliczyliśmy, że to prawdopodobieństwo jest równe 1 czwarta. Jedźmy dalej. Kolejne pytanie. Jakie jest prawdopodobieństwo? Prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy waleta i kiera. Czyli wylosujemy kartę, która jest jednocześnie waletem i jednocześnie jest kierem. No to wiecie, że w talii jest tylko dokładnie jeden walet kier. Więc liczba takich możliwości, które sprzyjają naszemu zdarzeniu, jest równa 1. A liczba wszystkich możliwości jest jak zwykle 52, dlatego że za każdym razem mam na myśli zupełnie nowe losowanie. Czyli zwracam wszystkie karty do talii, dokładnie je tasuję i losuję jedną kartę. I prawdopodobieństwo wylosowania z całej talii waleta Kier jest równe dokładnie 152. No to teraz następne zadanie. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania waleta? Lub Kiera. Czy jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana karta będzie waletem lub będzie miała kolor Kier? No jak zwykle wiemy, że wszystkich możliwości jest 52. Mamy całą talię i mamy 52 karty. Każda karta może być wylosowana z jednakowym prawdopodobieństwem. No i tutaj zaczyna się robić ciekawie. No bo jak policzyć, ile jest tych sprzyjających zdarzeń? No wiemy, że. Wylosowanie waleta lub kiera, no to znaczy, że mogę wylosować na przykład waleta karo, waleta tref lub na przykład króla kier, asa kier albo dziewiątkę kier, no, albo na przykład waleta kier też, też będzie spełnia te warunki. No to żeby to policzyć, żeby się na pewno nie pomylić, to ja tutaj zrobię taki rysunek, który nam pozwoli lepiej sobie wyobrazić o co chodzi. Pamiętacie na pewno, jak w szkole podstawowej rysowaliście. Takie rysunki ze zbiorami. Rysowali się części wspólne, sumy zbiorów. No to sobie zrobimy taki rysunek. Powiedzmy, że ten prostokąt oznacza wszystkie możliwe wyniki losowań. Zawiera 52 elementy. Lub można myśleć o tym, że jego pole wynosi 52. Teraz na żółto narysuję. Nie, przepraszam, na tym kolorem, który tutaj był, walet losowany. Narysuję zbiór, który odpowiada liczbie waletów. Czyli mamy cztery walety w talii, tak? czyli ten zbiór to jest liczba waletów. No, czyli mniej więcej jedną 1,13 całej tej powierzchni, zajm powinien zajmować ten zbiór. Teraz na czerwono narysujemy sobie zbiór, który reprezentuje kiery w naszej talii, czyli te wyniki losowania, kiedy wylosujemy kartę koloru kier. No i wiemy, że tutaj jest pewna część wspólna tych zbiorów i ten zbiór ma 13 elementów. No i tak jak mówiłem, to będzie liczba kierów. Liczba takich wyników losowania, kiedy w wyniku dostajemy kiera. No i jest ta część wspólna, która ile ma elementów? No tutaj jest, do części wspólnej należy tylko jedna karta, bo to jest po prostu walet kier. To jest walet kier. No i taki walet jest dokładnie jeden. A więc ta część wspólna składa się z jednego elementu lub można myśleć o tym, że pole tej części wspólnej jest równe 1. Czyli żeby obliczyć to nasze prawdopodobieństwo, to muszę policzyć te sprzyjające przypadki. No i teraz tak, muszę wziąć liczbę waletów, czyli 4, do tego muszę dodać dodać liczbę kierów. Kierów mam 13, ale w ten sposób jest tutaj coś nie tak, dlatego że waleta kier policzyłem dwa razy, bo zauważcie, że on należy do części wspólnej tych zbiorów, więc ja go policzyłem zaró zarówno tutaj w tej czwórce, jak i w tej trzynastce. Zarówno licząc walety, jak i licząc kiery, policzyłem waleta kier, czyli policzyłem go dwa razy, bo zaliczyłem go zarówno do jednego zbioru, jak i do drugiego zbioru. Czyli muszę jeszcze odjąć jeden. Czyli odjąć ilość elementów w tej części wspólnej, dlatego że niepotrzebnie policzyłem tego waleta dwa razy. No i teraz to już jest wszystko jasne. 4 dodać 13 odjąć 1 to jest 16. Na pewno się nie pomyliliśmy. Policzyliśmy dokładnie, ile jest tych wyników losowań, które sprzyjają naszemu zdarzeniu. Mianownik jest 52, obie te liczby dzielą się przez 4. Czyli to będzie 4 ,13. A zatem wiemy, że prawdopodobieństwo tego, że wylosowana karta będzie waletem lub będzie koloru kier jest równa 4 ,13. Żebyście lepiej może sobie wyrobili intuicję na temat tego, co tutaj się działo, o co chodzi w tym rysunku, to zrobię jeszcze jeden rysunek, trochę większy, gdzie może będzie lepiej to widać. Powiedzmy, że mam dwa koła, które tutaj mają jakąś część wspólną. I teraz chcę obliczyć... Pole sumy tych dwóch figur. No to, jeżeli powiedzmy to jedno koło ma pole A, drugie koło ma, ma pole B, no i jest jeszcze ta część wspólna, tutaj, która ma pole równe C, no to jakie jest pole całości? No pole całości to będzie pole koła A, dodać pole koła B, no ale to pole, które tutaj było. Policzyłem dwa razy, bo ono siedzi zarówno w tej liczbie, która mówi, jak jest pole koła A, jak i w tej, która mówi, jak jest pole koła B. Więc muszę odjąć pole tej części wspólnej. No i dokładnie to samo mamy w tym naszym przypadku tutaj. Ponieważ tego waleta policzyliśmy dwa razy, zaliczyliśmy go zarówno do, do tego zbioru wszystkich waletów, jak i do zbioru wszystkich kierów, no to musimy tutaj odjąć, żeby nie liczyć go dwa razy. No i nasze prawdopodobieństwo ostatecznie równe jest 4,13. Warto może jeszcze zrobić taką uwagę terminologiczną, że ten diagram, który przedstawia te zbiory i jak one się przecinają, jak wygląda ich część wspólna, to się czasami fachowo nazywa diagram Vena.